Latem wstaję godzina trzecia, czy czwarta, najpóźniej czwarta. Na mojej głowie się sklezno. Sam praktycznie jestem. No, wżyłem się to. To się człowiek wżyje. W samotność. Jak się tu urodziłem, no to trzeba lubić to miejsce. No to gdzie będę szukał czegoś, no? Ja mam 50 lat. Gdzie pójdę teraz? No i kompletuj to ty tam baby na inne spiać już. Nie, to baby już się myją, pucują wraz z Ukrainy. No dobra, Bolek, trzymaj się. No, rodzina pochodzi stąd tutaj. Mama pochodziła z Jesionki, a ojciec tu z Łowca. A ojciec rodziny z prawosławni byli, a mama z grekokatolickiej. Jesteśmy narodem rdzennym. No, z tej ruskiej rodziny, z Rusinów. No od dawna tutaj, w tych Karpatach. No i tak żyjemy do chwili obecnej, no. Karpacz to jest tak jak katolicki odpust, no coś tak. Schodzili się ludzie, jakaś tam gościna, wódeczka, śpiew, muzyka, były tańce. Także wesoło było, no. Teraz tego nie ma, no. Niestety. Naród się czegoś nie bawi, nie wiadomo dlaczego. Naród jest zasmucony. Ludzie tu ciężko pracują w rolnictwie, nigdy nie ma czasu, nie ma na to i to się tak robi. Jak już zachoruję w ostatniej chwili, idę do lekarza i pogrzeb na końcu. To dzieciństwo, no ciężkie było, no. Do szkoły było daleko i ubrań tak nie było. No i pusto we wsi, no. Ja się wybawiłem tylko w rzece, bez żadnych zabawek, bez niczego. Rzeka, piasek i tyle. W lecie jest cały czas od świtu do nocy praca. Im będziesz powypędzać to w pole, jechać do siana, czy tam rąbanie drewna znowu na zimę, obrządek przy tych bizonach, to jest się ponad 20 sztuk tego. Wystarczy na jedne ręce. No wie się, nie mniej już trochę jest pracy, ale też jest zawsze coś tam. No, może będzie pochoda lepsza, bo co, bo... Wynesemy to w baniach z tym bigłosą i... No to dobra. Kiermesze były, zapowiadam to, były potężne kiermesze, po dwa dni były, zabawy były, i ludzi było masa,
bo to wioska była duża, muzyka była swoja, cyganie grali, także wesoło było. No. Rosół. Ja ci pomogę, zostaw nie, to. Nie, nie, ja wezmę. Dawaj, no mi drzwi od. Drzwi mi od. To Janek jeszcze weź. Tu kupiłam pomidorów i ogórki. Dobra. Na najgorzej to jak się mi rozkłasta. No jedynie co mam, to mi rękę tutaj, no to jedynie z nią tylko. Zrobiłem kermesze. Bo gdyby nie ona, to ja bym nie robił tego, ja bym się nie podjął. No, ja do gotowania też jestem cienki. Składamy się trochę tak, to tam pomoże, o. Wiadomo, że coś trzeba kupić, no. Przy pustym stole nie będzie siedział, nie? No przed wojną było 160 numer, a teraz to jest to mile tam parę domów stoi. No i pusto we wsi, no. To prawda, ja tam wysiedlenia nie pamiętam, ale zapowiadam, no to różnie to było. W 1947 przyszli żołnierze pod karabinami, wypędzili to za parę godzin i do widzenia. No i co mieli zabrać? No. Żadnego dobytku nie zabrali, zostało tak wszystko. Siedzieli na te ziemie zachodnie, tam mieli jakieś gospodarstwo, gospodarzyli. Wrócili rodzice w 58. Pod gołe niebo, tak, już nie było nic. Fundamenty zostały tylko. Rozszabrowane, rozkradzione wszystko. Wróciło 10 rodzin. No zaraz zaczynali, no. Nie było niczego, to znaczy jakiś tam dom tam sklecili, ale nie było jeszcze okien, zimy były srogie, no i jakoś nie zamarzli, my przeżyliśmy to, te zimy, no. Nie było ani opału, ani pomocy żadnej i ciężko było. No i tak się żyło, no, jak się żyło. Ja się urodziłem w 60. tutaj to. No moja rodzina żyła z rolnictwa. Z hodowli, no tam z owiec, z mleczarstwa, z tego się żyło. Głównie z tego się żyło. Tutaj autobusy nie dojeżdżały, elektryki nie było. Nie było gdzie tak się dostać gdzieś do fabryk czy tam gdzieś. To tak się żyło, jak się żyło, no. Do szkoły gdzieś chodziło, no to tam już były polskie rodziny po tych PGR-ach. No to się gadało już później po polsku, no tam. Między sobą to będą gadali z dzieciami po swojemu, nie? Trochę tak i to szło. No, zadania się odrabiały przy lampie naftowej. Wcale nie byliśmy gorszymi uczniami, jak tam, gdzie ta elektryka była. Ja chodziłem do budowlanki 2 lata. Chodziłem do budowlanki, skończyłem molarstwo i... No i tak już trzeba było wracać do domu, bo... Rodzeństwo się rozjechało. Pojechali na rzęsie chleb, no ja wróciłem. Zawsze młodszego wypchają. Jak ptaka z gniazda. Ja, no to co mam tam lasu? Ja mam ta samosiejka taka tylko, co tam... Pola coś jest, 20 hektarów. No ale co z tego pola, no? Nie łoże się, nie sieje się teraz. Zwierzyny kupę. Ochrona środowiska, ochrona wilka, ochrona wszystkiego, no to co to? Żeby ja orał, siała, tam zwierzyna żerowała na tym. Tych tutaj Rusinów to ogólny majątek ma państwo. Nasze majątki ma państwo, niestety. No patrz za nią, no krowa dobra. Mleka daje. A jakby dobra, się... jakby dobra nie była, to by ci roku nie trymał. No. No, mnie by pasowało z mlekiem, żeby było. No to za miesiąc byś miał mlekiem. No to ile? Miesiąc czasu, no kurczę. To miesiąc czasu, mnie trzeba już mleko. No kto tu dzisiaj pani sprzeda tak z mlekiem krowę? A tamta druga młoda? Tamta się doi, ciele ją doi. Ale to już babcia. No babcia, ale krowa kurwa przy kondycji. No patrzcie, no. Wiele byś wygodał za to. 2000? Tak. Co? Nic z tego nie wyjdzie. No to można coś spuścić, no to czego by nie? Co nie wyjdzie? No ile pan daje? No ile pan daje? No.
Krowa obejrzała. Ja nie muszę sprzedać, bo ona... A ja wiem, że nie, no, no, ja nie muszę kupić, pan nie muszę sprzedać, ale 1500 dom pasuje, przyjadę, załaduję. No wiemy to. No to zostaje napisze. Dzisiaj się ludzie tylko praktycznie spotykają na jakichś zgryzotach, na jakichś tam... Każdy ma coś, jakieś tam stresy, depresje, na jakieś napięcia. Być może na to ludzie, to jeden do drugiego teraz nie chodzi przez te telefony, przez te internety. Tu są wszystkie ulubione miejsca. Mieszka się w tej dolince tutaj i na co dzień się widzi to wszystko i żyje się z tym po prostu. To się z tym żyje. Tak sobie prosiłam, kamiennie. No kiedy tam idę, to się zapalę jakąś tam, jakieś znicz tam zawsze coś. No przeważnie te kapliczki jeszcze stoją tam, a tak to już nie ma nic, no. Praktycznie. No to jest, cerkiew jest, prawosławna. Ale pacowie trzymali w tym barany, tam konie, blacha była zdarta i... Jak ludzie wrócili, to powoli, powoli remontowali, to odremontowali. Ja byłem krzczony w Bartny, komunież to było, prawosławne. Dziadki są pochowani miesiące, a rodzice tutaj w Łosu są pochowani na cmentarzu, oboje. Pewno, że tam chciałby się człowiek wyjechać, coś tam zobaczyć, ale jakby mnie nie było za dwa dni, to już jest tęsknota. Można powiedzieć pieśni, te są ładne. Ja lubię to. Jak nie ma z kim, to się nie sam śpiewa. Człowiek bez duszy, bez piosenki, to jest człowiek niczym. AGF, położenie 2, a dwójka oznacza, że tu drugim palcem dotykasz. To. Ale ogólnie chodzą cztery palce, czy trzy? Trzy. Trzy chodzą. Ten mały ci jest dopiero potrzebny, jak już robisz takie akrobacje, takie jakieś zjazdy. Tak, nie? Tak. Jeszcze raz? Aha. I trzy razy. Może na jednej, albo żeby ładnie na dwóch. O. To jest to. I możesz to zawsze ubarwić tak, że możesz na tych dwóch przejść. Nie wszystko się robi dla pieniędzy, to robi się dla przyjemności też trochę, ja myślę. Jakieś rozrywki, muzyka. Człowiek jak ma jakąś rozrywkę, to człowiek się staje jakimś takim lepszym. No jak tylko praca i praca, to jest taki człowiek, jest, się robi taki koń roboczy tylko. A ludzie dzisiaj właśnie tak dzisiaj jest. Ludzie mają różne remizy, a my tu nie mieli nic, no. Pobudowałem taką wiatę, niedużą, żeby było gdzie siąść. Przecież pod gołem niebem nikt nie będzie siedział, no. Przyjadą ze sąsiednich wsi, trochę tu i się nazbiera taka garstka ludzi, no. No w zimie też robi się koło obrządku, czyta się dużo, poprzeglądam, jest tam wiesz, jakieś państwo, te oceany, to wszystko. Ja gdybym chciał pojechać, ja bym mógł, no na wschód. No wschód, no zobaczyć tam, gdzie Syberię. Ukrainu sama za mną chodzi.
Ruska kurwa zażartość. Jeb jeho mać, wola. Co? Kto mi gotuje? No, ugotowałem sami smaczne było, bo sam ugotowałem. Pretensji nie było do nikogo. No nie wiem, jak z tymi babami. Szukałem, no ja nic nie mówię, że nie. Cały czas było zajęcie, nie chodziło się w jakichś zabawach tych wiejskich, nie chodziło się tam po tych dyskotekach, nie, to tego nie było. Sam praktycznie jestem. Tak by można było powiedzieć, no że kwale, nie? Соверши стопы моя в стезах твоих, да не подвижутся стопы моя. А с возвах, яко услышал месяц Боже, преклони ухо твое мне, не услыши глаголы моя. Удовыми уста твоя, спасай уповающие на тебя, от портливящихся десницы твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во века веков. Аминь. Meszło dożyć, to trzeba przeżyć rok. Byłoby to fajnie, żeby się udała pogoda, byłoby ognisko, pieczenie kiełbasy by jeszcze było wieczorkiem, żeby jakaś tam harmoszka pograła i to by było. Wystarczy raz. My nie grzeszymy. Karmesz po naszemu się mówi pokrowa. 14 października. Sąsiedzi się nic nie robi w ogóle. Więcej ludzi jest, nie robią. I po prostu tak przepada ta tradycja, wszystko. No, starzy poumierali. Młodzi wyemigrowali, gdzie kto co było. No i nie ma. Bartem robił karmesze. Murchowcu robią, w Leszczynach robią. Jakbyś nie to, to przepadłoby wszystko. Блаженно чрево носивши тя, і груди, як є сисар.
коли єсть такий настрій, а в старих церковцях, де чути іще кадило з часів дідів, прадідів наших. Так же сердечно вам дякуємо. Многая и благая літо. No dzisiaj mieszka we wsi praktycznie cztery rodziny mrakowskie, reszta takie przybysze, no, można powiedzieć. Warszawa, tam Kraków. Kermesie robię, no żeby ten naród trochę rozbawić. Ludzie przychodzą i z okolicy, i z Gorlic, czy tam gdzieś dalej. Muzyka z sąsiedniej wsi tutaj, świątkowa. No tak by człowiek chciał jakiegoś takiego muzykanta, tego tradycyjnego, nie jakiegoś tam współczesnego, teraźniejszego, tylko tak, żeby to trochę by przypominało to trochę się do tyłu, jak to było. O, pani Julia doszła! O, pozwolę. Ja zapisnęłam, ale się nie chce tak. Ale słysz, to chcę, to dopytamy. No to czy to będę do marszu, to nie znam, ale pojechała baba w lis. Dawaj. Każdy ma swoje korzenie, czy tam Polak, czy Rosjanin, czy tam Kazachstaniec. Każdy swoje lubi. Mamy swój język. No pieśni też są. To jest nasze, no to jak? Nie mamy lubić swojego. No my też lubimy swoje. Melodia do Zbójnickiego, taka, którą zbóje grali, jak sobie chodzili na zbój, na jakiś zameczek, albo na jaką karczmę. No i to jest właśnie końcówka. Jak kasiorę potrzebować. Najgorzej coś ruszyć pierwszy. Ja to nie wiedziałem, jak się wziąć za to. No, nie ma jakiegoś doradcy, zrób tak, zrób tak. Robisz, drugi się tam będzie wyśmiewał, trzeci będzie ci tam dogadywał. No ale to ja się tym w ogóle nie przejmuję. No. Tu się używał rodzinny tutaj język, rusiński, tak. Starsze pokolenie to jeszcze rozmawia, ale to młodsze to już, oni się wstydzą swojego języka. A jak ty się wstydzisz swojego języka, to ty jesteś niczym. Żeby ja się swojej kultury i swojego języka wstydził, to ja bym się zeczuł. Rik 47 to był rik, gdzie można tego świata założyli, że nigdy już nasze прекрасні дівчата в таких гарних народових строях між горами співати не будуть. А видите, як зараз стало покров Божої Матері, покрив цілий християнський світ і між іншими і наші прекрасні гори. І знову в тоті кутки гірські приходять прекрасні жінки, дівчата в народних строях і веселять нашу душу і наш народ. Але, як повідав Лемко, хоч біди зажила, то танцюю і співа.
dlaczego to robię? No robię, bo lubię, no. Żeby też się zachować troszeczkę. To jest końcówka, to jest ostatnie, uważam. Kermesze robię, no, bo tu urodziłem się, tu żyję, to jeszcze. Chociaż nie, ten kermesz będzie, no. Bo póki dam radę. Żegnamy, wszystkiego dobrego! Pusty mene mili dobrodu, powodu dobrodu, powodu widwidaty rodu. Oj, ne puszczu myła widwidaty rodu, bo ty tam rozkażesz pro swoju przychodu. Jak buduć pytaty, ne budu kazaty, jak obliut slozy, to ja pidu z chaty.